Siemanko, tu Bobby Kufel i nagrywamy mój pierwszy awans w naszej grudniowej, naszym grudniowym wyzwaniu. Najśmieszniejsze w tym wyzwaniu jest to, że jak już zaczynasz oglądać ten odcinek, to wiesz, że wygrałem. To jest raz, dwa, wiesz jaką rangę wbiłem. Dwa, trzy, nie wiesz jak to zrobiłem, ale wiesz jakimi kartami. Więc praktycznie prawie wszystko wiesz, oprócz tego jak potoczyła się gra, a każda gra jest inna. Na starcie przeciwko Klerowi gramy. To nie chcemy tego. O, werbunek. Bardzo ładny. Bardzo dobre karty na start. Jeszcze lepsze. Zagram naszego parszywe się czuje go. Ogólnie jest to moje trzecie podejście do 20 rangi z pierwszą gwiazdką. To jest dość zabawne. No ale... damy radę. Dostaliśmy booma, kurczę, słabo trochę. Słabo trochę. Ale to nic. Przyjdą nam jeszcze jakieś karty małe, mam nadzieję. Dobra. On nic nie... chcemy to rzucić. Bardzo fajna karta nam teraz podeszła, tylko... Dobrze, bo to się dobrze kombi z tym werbunkiem, jak mówiłem. To dobrze się kombi z tym sierżantem też, bo w razie co, jak nam nie dojdzie żadna... No bez sensu, obojętnie jaka karta nam nie dojdzie. I tak mamy to kompletnie w dupie, więc jednym z tego zaatakujemy twarz albo w kogoś. Ile paluchów widzisz? Nie, tu akurat z tym zagraniem nie będzie problemów. Bo robimy tak. Robimy tak. Robimy tak. I rzucamy werbunek. I aktualnie mamy stół dość solidny jak na czwartą turę. Tylko że jemu się nie zbliża Holinowa, co jest trochę smutne, bo na maga jak się gra, to minusem jest to, że on nas może pingować, a plusem jest to, że dopiero w siódmej turze nas może czyścić. A jak gramy na Klera, to jest tak trochę nie halo, bo on rzuci Holinowa i mamy w sumie po stole i w sumie po naszym combo i w sumie jesteśmy w dupie. Kamerkę tutaj trochę przystawię. O, jeden chuj stąd. Zobaczmy w środku. O. Podoba ci się mój wynalazek. Holinowa, kurczę. Boję się tej Holinowy. Ale zrobimy tak. Za sprawiedliwość. Polećmy, Jolo, wysrajmy się. Wysrajmy się. Do walki. No, postrzelaj mnie z łuku. Środeczek, no ja chcę w środek. W środek. Zeza macie? Tu. Prawo, w lewo, w prawo, w lewo i w prawo. Dobra, no tak jak mówiłem, Holinowa, więc to nie jest nic nowego, nic mnie nie zaskoczyło. Tylko jak mu dam plus 3, to on mi zniszczy go za pomocą tam... tego gówna swojego. Ale chyba zrobimy tak, że zmarnujemy sobie tą broń, na rzecz tej broni. Wrzucimy ją. No nie, w dupie, jednak nie. Dobra, zróbmy to, nawet fajnie będzie. Jakby nam użył tego czegoś, czyli zniszczenia kogoś, kto ma 5 lub większy, bo wtedy zrzucimy sobie jego i mamy mniejszą szansę na to, żeby nam go zniszczy.
bo raczej na klerze nikt nie zakłada, że będzie miał łowcę grubego zwierza, bo ma dużo lepsze dwie karty. Ma 9 HP, trochę mało, ale dla klera to i tak jeden Hugo. Dobra, będę leczyć. No i to jest ciekawe. Czy my go kończymy? Raz, dwa, siedem, osiem, 12, 13 HP ma, kurwa. Rzućmy buma. Ale czy my... Nie chcemy się go pozbyć. 6... Chyba wolimy się go pozbyć jednak. Zabawa zabawą, ale jak on teraz by rzucił jakieś gówno, które się stakuje przy healowaniu i przez przypadek rzuciłby jakieś gówno, to... To by coś się mogło nieźle nastakować i nas, i nam zrobić kuku. O! Na to czekaliśmy. Dobra, to jest ork albo troll. To jest rycerz, czyli człowiek. A to? To też jest człowiek, bez sensu. Dostałem SMS-a. Zuzia już jedzie do mnie pociągi. Dobra. Raz, dwa, trzy, pięć, kończymy. GG. Także to jest awans. Słaby był ten kleryk, słaby. Może mu karty nie podeszły. No ale mamy awans, mamy tą naszą gwiazdeczkę. Także tyle. Tu macie odnośnik nade mną. Macie odnośnik do kolejnego awansu, o ile taki jest. To on będzie aktywny dopiero dzień później, także no, tu jest odnośnik do kolejnego, także kliknij go sobie, jeżeli chcesz być fajny. O ile mi odnośniki w ogóle działają. Się zobacz. No nic. Pozdrawiam was i do kolejnego awansu w naszej grudniowej awansowej loterii. Loterii? Grudniowej awansowej. Grudniowo awansowym wyzwaniu. O, tego mi szukałem. Dobra, tego słowa szukałem. Ciao! A, nie tu kliknąłem.